Amerykański boom na metamfetaminy sprawia, że laboratoria takie jak to działają na przemysłową skalę. Produkowana w Stanach metamfetamina była czysta tylko w 60%. Kartele zwiększyły czystość do 90%. Pokazuje mi, że substancja jest na właściwym poziomie czystości. Przygotowanie metamfetaminy to niebezpieczny proces. Panują tu spartańskie warunki. Ogień pali się pod kotłem, z którego wydobywa się zapach gazu. Wszystko robi się ręcznie. Mam wrażenie, że w każdej chwili coś może pójść nie tak. Kiedy ostatnio byłam w laboratorium metamfetaminowym, używano tabletek. Już się tego nie robi. Kupujecie prefabrykaty w Chinach? Nie. Co tu jest? Fenyloaceton. Zamiast czekać na składniki z Chin, ludzie kartelu wytwarzają je samodzielnie. Jeszcze 2 lata temu mogli jedynie pomarzyć o samowystarczalności. Byłam świadkiem, jak wyławiali z wody beczki z chińskimi chemikaliami. Teraz produkują metamfetaminę niezależnie od azjatyckich dostawców, uzyskując ją szybciej i w większej ilości. To ostatni etap. W tym garnku na naszych oczach powstają właśnie kryształy metamfetaminy. Jak długo trwa przygotowanie kryształu? Jutro będzie gotowy. Jak się tego nauczyłeś? Przez obserwację. Zauważyłeś wzrost popytu? Zażywają wiele osób. W Sinaloi działa wiele laboratoriów. Większość produkuje kryształ, bo narkotyki syntetyczne przebijają heroinę. Dlaczego to robisz? Bo muszę pracować. Nie mogłeś znaleźć legalnego zajęcia? Tutaj są lepsze zarobki. Nie boisz się policji albo wojska? Nie. Dlaczego? Bo biorą w łapę. Są skorumpowani?